Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Było to pytanie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać boks dachowy, który moim zdaniem idealnie pasuje do Kia Ixit. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Tu akurat Kia Ixit, hybryda typu plug-in, jeszcze przed lift. Natomiast gabaryty samochodu przy okazji liftingu się nie zmieniły i boks dachowy, oryginalny boks dachowy Kia, 330 litrów pojemności, pasuje idealnie do tego samochodu. Zobaczcie, nie jest ani za długi, ani za krótki. Ten boks występuje jeszcze w drugiej pojemności, 390 litrów. On jest dłuższy i pewnie już byłby za długi dla Ixida. Tutaj mamy pojemność 330 litrów. Boks otwierany na bok. Po obu stronach mamy miejsce otwierania. Za chwilę Wam to pokażę, jak on się otwiera. Cena belek dachowych 1070 zł brutto. To są oryginalne belki Kia. I cena boksa dachowego 2300 zł brutto. Proszę bardzo. O! Co prawda tutaj na tej naszej ekspozycji nie jest przykręcony, ale ładnie byłoby to otworzyć, jakby był przykręcony, ale nie chcieliśmy robić otworów. Tak to wygląda, proszę. Czyli mamy idealną płaską powierzchnię. Tutaj są otwory montażowe, żeby dopasować ten boks do belek, czy miejsce usadowienia, bo to nie jest boks do X-a tylko. On mógłby pasować również do innych samochodów. Pewnie do Rio by pasował, pewnie do Stonika by pasował, pewnie do Sida Hatchbacka by pasował. Do Sida Kombi spokojnie można byłoby założyć ten boks o pojemności 390 litrów. I możemy w tej chwili otworzyć, tu oczywiście trzeba zamknąć, możemy go otworzyć również z drugiej strony. Wkładamy kluczyk, przekręcamy. Proszę bardzo. Łatwy dostęp z jednej i z drugiej strony, nie powinno być problemu z pakowaniem bagaży. Maksymalna ładowalność 75 kg. To było na tyle z instrukcji. Tu jest jeszcze instrukcja. Są pasy montażowe, jakbyśmy chcieli go spiąć pewnie. Jest instrukcja montażu. Coś jeszcze ciekawego? Dwa kluczyki w zestawie i uchwyty montażowe do belek dachowych. Pojemność boksa 330 litrów, cena 2300 zł brutto. Występuje również w drugiej pojemności 390 litrów, tamten boks oczywiście jest droższy. Może w niedalekiej przyszłości uda mi się go również pokazać, może na Sidzie Kombi, może na Sportage'u, może na Sorento. Na dzisiaj to już byłoby na tyle, jeśli chodzi o boks dachowy do Kia Ixit. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten boks pewnie by pasował do Stonika, do Rio, do Sida Hatchbacka. Tradycyjnie dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.